Cześć kochani, tutaj Gosia. Witam Was na spokojnej, porannej jodze na rozruszanie. Nie będzie ona aż tak bardzo pobudzająca i szalona jak te nasze inne. Ta będzie należała do tych spokojniejszych. Zaczniemy sobie od oddechu dolnożebrowego, więc chcemy, aby na wdechu nasze żebra rozchodziły się do boków, a na wdechu z powrotem wracały. Możemy sobie w tym celu położyć dłonie na żebrach, na tych dolnych żebrach. Zamknąć oczy i powolutku wraz z wdechem kierować oddech do dolnych żeber, tak aby boki ciała rozchodziły się na boki. Na wdechu, a na wydechu z powrotem schodziły. W swoim tempie. Być może jest to pierwsza rzecz, taka świadoma, którą tego poranka wykonujemy, więc dajemy sobie dużo wyrozumiałości, cierpliwości, takiej wdzięczności za to, że w ogóle pojawiliśmy się dzisiaj na tej macie na te kilkanaście minut i chcemy zrobić coś dobrego dla siebie, chcemy zacząć dobry dzień. Zaczynając od spokojnego oddechu. Pięknie, a teraz złóżmy sobie dłonie na wysokości serca, ustawmy sobie intencję na tę praktykę i na cały nasz dzień. Może to być jakieś uczucie, które dzisiaj chcemy, aby nam towarzyszyło. Zapiszmy sobie to w swoim sercu i zacznijmy pocierać dłonie, aby wytworzyło się tam ciepło, ogień. Podnosimy ręce, unosimy je do nieba, cały czas pocierając, mocno pocieramy, 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 a następnie wyciągamy je jak najmocniej w górę i przytulamy siebie. Oddajemy ciepło do świata, ale także przyjmujemy ciepło do swojego wnętrza, do swojego serduszka. Mocno przytulamy siebie i cały czas przytulając siebie odkładamy sobie nogi, kolana na jedną stronę i na drugą, starając się trzymać kąt mniej więcej 90 stopni w kolanach. Bez użycia rąk, wtedy jest troszkę trudniej. Sprawdźmy, jak nasze biodra o poranku dzisiaj się mają. To jest też przepiękne ćwiczenie w ciągu dnia, kiedy dużo siedzimy na takie rozruszanie. Z jednej strony na drugą. A teraz powolutku zostając na jednej ze stron, obojętnie na której, idziemy sobie powolutku do dołu, delikatnie wyciągając kręgosłup, rozluźniając głowę. Zostaniemy tu przez moment, spokojnym oddechu. A następnie wejdziemy sobie z powrotem w górę, powoli, nie spiesząc się w ogóle, i przejdziemy znów bez użycia dłoni na drugą stronę i też możemy zostać tutaj wyżej na dłoniach, możemy zejść niżej na przedramiona. Jeśli mamy więcej miejsca, możemy nawet położyć klatkę piersiową na ziemi, na nodze, głowa luźno, puszczamy sobie głowę bez kontroli. Też spokojny oddech. A następnie powolutku wchodzimy sobie w górę i stąd od razu odstawiamy nogi do klęku podpartego, kolana pod biodrami, dłoni pod ramionami i patrzymy sobie najpierw z jednej strony na jeden pośladek, a później na drugi, wyciągamy jeden bok i wyciągamy drugi bok. Delikatnie. Pięknie. I teraz stąd, zostając w klęku podpartym, przejdziemy sobie do krowy kota, rozciągając kręgosłup. Więc koci grzbiet, na wydechu zaokrąglamy plecy, na wdechu do pozycji krowy, otwierając klatkę piersiową. Kilka spokojnych, powolnych przejść.
następnie łączymy kolana i przenosimy sobie biodra na jedną stronę i na drugą. Cały czas będąc w klęku podpartym, tyle że kolana są bliżej siebie. Z jednej strony na drugą. I powolutku stąd przechodzimy sobie do pozycji dziecka, rozluźniamy głowę, rozciągamy delikatnie kręgosłup. Możemy pozostać w delikatnym ruchu albo w bezruchu, tak jak czujemy. Następnie powolutku rolujemy sobie ciało z powrotem do klęku i teraz od prawej nogi kręcimy koła kolanami jak największe. Nie spieszymy się, niech będą wolne i jakościowe. Odstawiamy prawą nogę z przodu, przechodzimy kawałeczek do przodu i teraz lewa noga kolana. Duże koła kolanem. I też odstawiamy i powolutku siadamy sobie na piętach, rolujemy ramiona w górę i do dołu. Możemy do tego włączyć też głowę, przenieść z jednego ramienia do drugiego. I powolutku unosimy wysoko ręce, zaplatamy sobie kciuki i z prostym kręgosłupem, z otwartą klatką piersiową idziemy sobie do skrętu na jedną stronę. Spokojnie oddychamy przy tym. Powolutku wracamy do centrum, zmieniamy sobie splot naszych kciuków. I skręcamy się na drugą stronę. Kręgosłup jest wydłużony, klatka jest otwarta, a my cały czas spokojnie oddychamy. Cały czas towarzyszy nam spokojny, delikatnie spowolniony oddech. I wracamy do centrum, rozluźniamy ręce, możemy strzepać je, jeśli pojawiło się napięcie. A następnie powolutku idziemy sobie z jedną ręką do tyłu i wchodzimy do delikatnego wygięcia z biodrami w górę i na drugą stronę to samo. Biodra w górę i do dołu. Raz jeszcze z wdechem w górę i z wydechem do dołu i druga strona. Wdech i wydech, dół ekstra. Obie ręce z tyłu, otwarta klatka piersiowa. I stąd tylko odstawiamy stopy z przodu maty i przechodzimy sobie powolutku dłońmi naprzód do malasany. Sprawdźmy, jak się dzisiaj czujemy w malasanie. Możemy ręce odstawić do przodu, zostać tutaj chwilkę, ponownie rozluźnić głowę. Pięknie, stąd odstawiamy jedną rękę z tyłu za nami i znów idziemy do wygięcia, troszkę większego niż to poprzednie. I teraz druga ręka do tyłu, biodra w górę, wygięcie. I raz jeszcze, to są też takie wygięcia, które mają za zadanie nas troszkę pobudzić, jednak mamy poranek. Chcemy się doenergetyzować, nawet jeżeli jest to spokojne doenergetyzowanie. Ekstra. I zostajemy z powrotem w malasanie i z malasany idziemy do skłonu. Lekko ugięte nogi w kolanach i odstawiamy stopy na tył maty do psa z głową do dołu i teraz psie z głową do dołu. Zróbmy to, co czuje nasze ciało.
że chcemy ugiąć nogi w kolanach, jedną bądź drugą, a może obie naraz. Może chcemy puścić głowę i rozluźnić się. Cokolwiek, co czuje nasze ciało. Teraz powolutku podejdźmy sobie w stronę naszych dłoni, do skłonu, w którym zostaniemy sobie przez moment. To może być skłon taki z zaplecionymi dłońmi. Możemy się tu troszkę pobujać na boki, tak żeby to ciało jeszcze troszkę rozruszać. Puścić głowę, puścić kręgosłup. Luźno. I z takiego luźnego bujania powolutku wchodzimy sobie w górę. Do stania. Wyciągamy ręce wysoko w górę i na wydechu z prostym kręgosłupem schodzimy do dołu, uginamy nogi, okrągły kręgosłup, głowa schowana, idziemy w górę. W górze wyciągamy ręce, prosty kręgosłup, proste nogi, schodzimy do dołu. I w górę wdech. I znów wyciągamy ręce, wydech tu. I rolujemy ciało w górę na wdechu. Wyciągamy ręce z wydechem, schodzimy do dołu. Pięknie. I rolujemy ciało w górę. I już tu zostajemy. I powolutku tylko strzepujemy teraz ręce i nogi, tak żeby pozbyć się jeszcze jakichś napięć, jeśli są w naszym ciele. Rozluźniamy ciało i powolutku odkładamy sobie ręce na wysokości klatki piersiowej, zamykamy oczy, sprawdzamy, jak się czujemy. Dziękujemy za jakąś jedną rzecz piękną, która jest w naszym życiu, która jest w nas, która jest wokół nas, tak żeby dobrze zacząć ten dzień mentalnie. I dziękujemy również sobie za wspólną praktykę. Dziękuję Wam. Namaste. Dzięki kochani za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta praktyka Was troszeczkę rozruszała i była tym, czego potrzebujecie. Przytulajcie się dużo i ja Was przytulam. Ściskam Was najcieplej. Buziaki. Pa, pa.